Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, którzy polscy politycy zaciągnęli na siebie karę ekskomuniki. Zapraszam. Dzisiaj kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. Jak wszyscy widzą, nie nagrywam tego w naszym studiu. Jestem w moim domu rodzinnym, stąd też trochę gorsza jakość tego nagrania, bo oczywiście nie mam ze sobą całego sprzętu do tego potrzebnego, ale myślę, że w pełni powinno zaspokoić to Wasze oczekiwania. Pierwsze pytanie, a może uwaga wstępna, pytań było, w sensie komentarzy pod postem do zadawania pytań było sporo, ponad 500, natomiast stosunkowo mało było pytań, które dostały ponad 20 polubień, co było w sumie dla mnie dosyć zaskakujące. Wydaje się, jakby zaangażowanie w trakcie wakacji było trochę mniejsze, bo też ilość pytań była nie aż tak duża. Sporo było takich dyskusji, to co mnie cieszy, że te posty służą również do takich około teologicznych dyskusji, to jak najbardziej pochwalam. Natomiast nie były to takie typowe pytania skierowane do mnie. Tych pytań trochę było, ale nie aż tak dużo, dlatego też będzie dzisiaj trochę pytań, które mają mniej polubień niż 20. Wybrałem też sporo takich, które tej granicy nie zdołały przekroczyć. Pierwsze pytanie, które zdecydowanie zdołało tą granicę przekroczyć, brzmi: czy posłowie, ci tak zwani pobożni, jak na przykład pobożny Szymek, którzy głosowali za zabijaniem dzieci nienarodzonych, zaciągnęli na siebie ekskomunikę automatycznie, czy też wymaga to działania kogoś z duchownych? I dlaczego ostatecznie episkopat tego nie zrobi, czyli nie wyrzuci ich z kościoła? Pytanie jest faktycznie dosyć ciekawe. Kara ekskomuniki z automatu jest nakładana tylko na tych, którzy bezpośrednio biorą udział w zabiciu nienarodzonego dziecka, a więc nie dotyczy to bezpośrednio polityków, którzy decydują o tym, w jakim stopniu będzie ten zbrodniczy proceder w polskim prawie dopuszczalnym, a więc nie z automatu, natomiast jak najbardziej jest to wystarczający powód, żeby episkopat taką ekskomunikę wydał. I co do zasady, w katolickim społeczeństwie, gdzie jednak większość tych polityków, którzy głosują, mieni się katolikami, jak najbardziej to wydaje się zupełnie naturalne, że episkopat wcześniej, zagroziwszy tym, że nie może tutaj, żaden katolik nie może zagłosować w ten sposób. Jeśli jakiś katolik zagłosuje za tym, za dopuszczalnością zabijania nienarodzonych dzieci, to zostanie ukarany ekskomuniką oficjalnie ogłoszoną właśnie dokumentem episkopatu. Byłoby to w czasach przedsoborowych, myślę, że zupełnie naturalne, choć jestem ciekaw teraz, jak było w przypadku w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy przecież rządy sanacyjne w Polsce dopuściły zabijanie nienarodzonych dzieci. Polska była drugim krajem, chyba w ogóle na świecie, który dopuścił. Nie pamiętam, czy w Europie, czy na świecie. Pierwszy był Związek Radziecki i międzywojenna Polska zaraz za nim. To też ta historia aborcji też jest taka dosyć ciekawa. Zaczyna się w Związku Radzieckim, później przejmowane powoli przez pozostałe kraje europejskie, ale na przykład właśnie historia zbrodni przeciwko nienarodzonym dzieciom w III Rzeszy też jest bardzo ciekawa, bo tam władze dopuszczały aborcje dzieci nieniemieckich, czyli Niemki nie mogły dokonywać aborcji, natomiast Polki, Ukrainki, Rumunki, ktokolwiek tam był pod władzą III Rzeszy w jakiejś formie mógł dokonywać aborcji. To miał tą wolność, tak, o którą walczą w Polsce dzisiaj
niektórzy politycy i działacze społeczni. Dlaczego? Dlatego, że Hitler doskonale rozumiał, że dopuszczenie aborcji jest prostą drogą do tego, żeby osłabić siłę jakiegoś narodu, jakiejś populacji, a więc nie pozwalał na to u siebie, natomiast pozwalał na to w krajach okupowanych. Tutaj ten wątek wszedł trochę tak mimowolnie, ze względu na to pytanie, co było w dwudziestoleciu międzywojennym, czy jakieś kary ekskomuniki zostały wydane. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek słyszał, że episkopat wtedy zareagował w jakiś sposób, natomiast wydaje mi się, że byłoby to naturalne i nie bardzo rozumiem, dlaczego mogłoby to się nie wydarzyć. Na pewno byli przecież bez wątpienia w tym rządzie, większość stanowili katolicy, nawet jeśli nie wiem, czy Piłsudski wtedy był katolikiem, czy nie, bo on miał tam historię porzucania wiary i później być może do niej wracania, to być może on akurat nie był w tym momencie katolikiem, być może porzucił wiarę. A wtedy też jurysdykcja Kościoła nad apostatą oczywiście jest już bardzo ograniczona. Natomiast na pewno większość mimo wszystko stanowili tam katolicy i to byłoby w pełni uzasadnione, żeby taki dekret o ekskomunice wydać. I myślę, że w Polsce mimo wszystko wciąż jeszcze miałoby to jakieś znaczenie. Oczywiście po lewej stronie barykady wywołałoby to jakoś tam falę szyderstw i śmiechu. Natomiast myślę, że na pewno jednak byłoby to trochę takie zaskakujące, tak? I jednak w jakiś sposób by to uderzyło. To znaczy, gdyby właśnie co niektórzy politycy uchodzący za pobożnych nagle zagrożono im ekskomuniką, byłoby to faktycznie dosyć ciekawe i być może jednak w jakimś stopniu skuteczne. Także tak, uważam, znaczy jest to w pełni uzasadnione, uważam, że byłoby to jak najbardziej na miejscu, również w naszych obecnych warunkach. Oczywiście nie miałoby to, czy miałoby to bardzo mały sens w sytuacji, gdy politycy, wszyscy politycy byliby jakimiś protestantami, tak, w protestanckim kraju, na przykład w Anglii, tak, gdzie nie ma praktycznie katolików w rządzie piastujących ważne urzędy i tam kara ekskomuniki za jakby poparcie gdzieś w parlamencie byłaby po prostu bezcelowa. Chyba, że są tam jakieś, ale nie sądzę, żeby mogło to przynieść jakikolwiek efekt. Kolejne pytanie. Często można usłyszeć, że chcąc odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia, lepiej wybrać tą ułożoną przez Piusa IX. Z drugiej strony, według obecnego prawodawstwa kościelnego, za odmywnie koronki, w domyśle jak mniemam, chodzi o tą nową, przed Najświętszym Sakramentem na terenie Polski, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Jak żyć? Proszę o komentarz w tej sprawie. Myślę, że można, odmawiając tą starą wersję koronki, wychodzić z założenia, że ten odpust również działa. To znaczy jest to również tak, jak jeśli jest przewidziane, że mamy odpust za odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia i mamy tą koronkę w jej starszej i nowszej formie, to wydaje mi się, że nie należy wychodzić z założenia, że jest to ograniczone tylko do tej nowszej formy, choć pewnie prawodawca miał na myśli w pierwszej linii właśnie to nowsze jej brzmienie. Natomiast nie wierzę, że mogłoby tu, że byłaby tutaj, byłoby jakieś realne ryzyko nieodniesienia jakiejś korzyści duchowej z odmówienia starszej koronki zamiast tej nowszej. Kolejne pytanie, zaczynające się od ludzie, jak pogodzić wolną wolę każdego człowieka z modlitwą za kogoś? Jak pod wpływem mojej modlitwy może zmienić się postępowanie, los innego człowieka, zakładając, że on nawet o tym nie wie? Jeszcze modlitwa za kogoś, jeżeli dana osoba wie, że ktoś się za nią modli, jest dla mnie do przyjęcia, bo ta osoba ma tego świadomość i może to skłonić człowieka do jakichkolwiek przemyśleń, otworzyć się na łaski, zmienić swoje postępowanie, życie. Natomiast jak ma działać modlitwa w czyjejś intencji bez wiedzy osoby, w której intencji się ktoś modli? Czy Bóg pod wpływem tej modlitwy zwiększa ilość łaski, bardziej oddziałuje na serce grzesznika? Jak to wtedy pogodzić z wolną wolą, bo tu coś przychodzi z zewnątrz? Jeszcze kwestia, że bez tej modlitwy Bóg sam sobie nie zdecydowałby się na ten krok zwiększenia ilości łaski, to wtedy jak to pogodzić z miłosierdziem Pana Boga?
Faktycznie pytanie trochę z kategorii ludzie, w tym sensie, że faktycznie jest takie dosyć katechetyczne. Odsyłam, korzystając zawsze z takich okazji, do katechizmu księdza Gadowskiego, apologetyczny katechizm katolicki, dosyć dobrze tą kwestię również wyjaśnia. A więc widać, że tutaj pańskie pojęcie, sprawdzam, czy to jest tak, pańskie pojęcie łaski jest dalece niedoskonałe. A więc, jak to działa? Pan Bóg ze względu na samą sprawiedliwość każdemu człowiekowi daje tyle łask uczynkowych, czyli tych, które skłaniają do czynienia jakichś dobrych uczynków, ile jest potrzebne, żeby on mógł w konkretnych warunkach, w których jest, osiągnąć zbawienie. A więc możemy sobie tak obrazowo, w cudzysłowie, tak wyobrazić, że ktoś w jego konkretnej sytuacji potrzebuje kilogram takiej łaski, żeby faktycznie osiągnąć zbawienie. No i samej sprawiedliwości Pan Bóg musi umożliwić osiągnięcie tego celu, który człowiekowi stawia, a więc przynajmniej ten kilogram łaski ten człowiek dostanie. Oczywiście rozumiemy, tak, że to jest takie bardzo tak z pewnym przymrużeniem oka. Mam nadzieję, że rozumiemy, o co chodzi. A więc dostaje przynajmniej ten kilogram łaski. Natomiast jest to jak najbardziej możliwe, że ze względu na świętych obcowanie, ten człowiek dostanie więcej. Być może dostanie więcej również po prostu z Bożego miłosierdzia. Najpierw wychodziłbym z takiego założenia, że tak czy siak dostanie więcej, 1,5 kg ze względu na same Boże miłosierdzie, bo Pan Bóg chce każdego doprowadzić do zbawienia i szuka tego grzesznika, jest jak ten dobry pasterz, który idzie, więc wychodziłbym z założenia, że i tak jest więcej, ale jakby sama sprawiedliwość to jest to minimum, które po prostu, gdzie sama wiara zobowiązuje nas do tego, żeby z całą pewnością wierzyć, że Pan Bóg daje przynajmniej tyle, ile jest w tych warunkach konkretnie potrzebne do osiągnięcia przez tego człowieka zbawienia. No, przyjęcia przez tego człowieka zbawienia to jest bardziej adekwatne słowo. A więc przynajmniej tyle, raczej więcej. No i ze względu na świętych obcowanie oczywiście mamy tutaj na siebie wzajemnie wpływ. I to wynika po prostu z naszej natury, z naszej społecznej natury. Zostaliśmy stworzeni jako istoty społeczne. Mamy na siebie nawzajem ogromny wpływ. Tak? Wpływ rodziców na dzieci jest przeogromny. Wpływ otoczenia później na człowieka jest przeogromny. Mamy na siebie wzajemnie ogromny wpływ. Jeśli w moich sąsiedzi postanowią zrobić jakąś zasadzkę na mnie, no to wtedy jakby przyniesie to mi jakieś konkretne, realne szkody. Jeśli będą ze mną żyli w pokoju i będziemy sobie wzajemnie pomagać, no to wtedy przyniesie to wzajemne korzyści. Jeśli rządzący wypowiedzą wojnę, no to wtedy przyniesie to bardzo konkretne, realne szkody, włącznie ze śmiercią ogromnej części populacji. Tak jesteśmy stworzeni. Łaska buduje na naturze, uwzniaśla, udoskonala, buduje na naturze, a więc działa w sposób podobny. I stąd mamy świętych obcowanie, czyli ten taki nadprzyrodzony organizm. Tak Pan Bóg też stworzył cały ten organizm zbawiania, to znaczy dokonał odkupienia i później przekazał te środki, którymi przekazujemy owoce odkupienia ludziom właśnie. To przecież Kościół działa jak takie społeczeństwo właśnie, to znaczy przekazuje te łaski przede wszystkim przez ofiarę mszy świętej i przez sakramenty. A więc to ludzie, tak słowo dało ludziom moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Nie tylko uczyniło ich dziećmi Bożymi, ale dało im moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Dało im moc czynienia ludzi dziećmi Bożymi. Oczywiście w pewnym tylko sensie, tylko jako narzędzia, ale jednak poprzez przede wszystkim sakrament Chrztu Świętego. Więc tak, jesteśmy od siebie głęboko zależni i jak najbardziej ta ilość właśnie łaski, wracając do tego zasadniczego pytania, jak najbardziej ona może być zwiększana. I na przykład jeśli pobożna babcia modli się za swojego wnuczka przez całe swoje życie, to cały czas zwiększa tą ilość łaski, którą Pan Bóg tego człowieka obdarza. On bez tej modlitwy otrzymałby tyle łaski, ile w tych konkretnych warunkach potrzebował do osiągnięcia zbawienia. Stąd też nawet jeśli by nikt się za niego nie modlił, to na sądzie nie mógłby się wymówić tym, że ale ja dostałem za mało. Nie, no dostał przynajmniej tyle, z całą pewnością przynajmniej tyle, ile było potrzebne. I co oznacza, że jeśli się nie zbawił, to tylko i wyłącznie ze względu na swoją złą wolę, na swoją świadomą i dobrowolną decyzję, którą podjął. Natomiast jak najbardziej człowiek przez tą modlitwę może działać dobrze, może sprawiać,
przepraszam, że ten człowiek tych łask dostanie więcej. I czy to w jakiś sposób jest niesprawiedliwe? Nie. Jeśli komuś przychodzi na myśl, że to jest niesprawiedliwe, to znaczy, że jesteś komunistą. Przepraszam, z przymrużeniem oka oczywiście to mówię. Ale jak najbardziej, mamy po części wciąż jeszcze trochę, w zasadzie nie jeszcze trochę, mamy w zasadzie znowu trochę, czy dużo takiego myślenia w stylu komunistycznym o sprawiedliwości. Nie ze względu, może też trochę ze względu na dawny komunizm, ale raczej ze względu na nowy komunizm, bo tak przecież społeczeństwo jest uczone, że po prostu każdemu się coś należy i po prostu każdy ma właśnie jakieś swoje prawa i najlepiej, żeby każdy miał właśnie porówno i podatkami, żeby tak obciążyć, żeby każdy miał porówno i później najlepiej, żeby państwo rozdawało porówno. To jest taka myśl społeczna, która jest bardzo obecna we współczesnym świecie. Ona gdzieś tam mocno pokutuje, a więc pamiętajmy o tym, że sprawiedliwość nie polega na tym, żeby każdemu dać porówno, tylko każdemu dać to, co się jemu należy. Ze względu na to ustanowienie tego świata w tej, a nie innej formie, tak możemy ze względu na samą sprawiedliwość oczekiwać od Pana Boga tej łaski, która jest potrzebna do osiągnięcia zbawienia w przypadku człowieka, który już staje przed próbą. Tak? To znaczy, gdy człowiek już zostaje postawiony przed próbą, czyli człowiek dochodzi do używania rozumu, a więc ma już wybór tylko pomiędzy niebem a piekłem. W tym momencie Pan Bóg zobowiązuje się nam dać wszystkie te środki, które są potrzebne w naszej konkretnej sytuacji, żebyśmy mogli osiągnąć zbawienie. Jest to ze samej sprawiedliwości wymagane, natomiast może nam udzielić tej łaski więcej, być może jakby z automatu udziela jej więcej, to jest, uważam, za bardzo prawdopodobne, natomiast ze względu na to, że jesteśmy stworzeni jako istoty społeczne, ze względu na to, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby praktykować miłość, no to właśnie powinniśmy wzajemnie na siebie wpływać i to jest też, podkreśla też taką wartość, ważność tej modlitwy też z katolickiego społeczeństwa, które nawzajem na siebie wpływa, oddziałuje. Tak? I tymi łaskami przepełnia całe takie instytucje i później rodziny, konkretne osoby w ten sposób, żeby je do zbawienia prowadzić. I to mamy właśnie w świętych obcowania. Więc tak sama sprawiedliwość domaga się tego, żeby każdy otrzymał tyle łaski, ile jest w jego konkretnej sytuacji potrzebne do zbawienia. Natomiast jak najbardziej miłosierdzie, już samo zbawienie jest aktem miłosierdzia, ale tutaj miłosierdzie jak najbardziej skłania Pana Boga do tego, żeby tej łaski dawać więcej. Zgodnie z zasadą subsydiarności Pan Bóg przekazuje to również w nasze ręce i my tutaj również możemy mieć w tym udział właśnie poprzez świętych obcowanie. Wiadomo, że na NOM chodzenie nie jest zalecane, ale jak to jest z innymi nabożeństwami typu różaniec lub majowe? Czy na nie można chodzić do nomoparafii? Spodobało mi się to określenie nomoparafia. A więc nie dawałbym tutaj takiej jakiejś jednej ogólnej zasady, że nie chodzić albo że chodzić. Zależy od sytuacji. To znaczy, jeśli jest odmawiane, na przykład właśnie spotykają się wierni wraz z kapłanem, odmawiają różaniec pod figurką Matki Bożej, nie widziałbym żadnych przeszkód, żeby w tym różańcu uczestniczyć. W przypadku różańca w kościele odmawianego po prostu, tak też jest jakieś, nie wiem, kółko różańcowe, tak, i się spotyka, odmawia ten różaniec, też co do zasady nie widziałbym przeszkód, chociaż no, mogą być, powiedzmy, jakieś takie społeczne trudności, konsekwencje, ale może to nawet dobrze, w sensie takim, że ludzie pytają, a dlaczego nie chodzisz na mszę świętą, bo może jest to okazja, żeby dać właśnie takie świadectwo, że no, chodzę tylko na tradycyjną mszę świętą, jeśli wtedy nie należy od razu wyjeżdżać z jakimś tam, o, to jest bezbożne wszystko, tylko raczej wykazać, że pokazać, że msza święta trydencka jest tą formą mszy świętej, jest tą mszą świętą, która wyraża naszą wiarę. Może będzie to okazja do jakiegoś dania świadectwa. Natomiast jeśli te nabożeństwa są już jakieś dziwne, no to oczywiście należy ich unikać. Tak? Jeśli siostry zakonne wystawiają Najświętszy Sakrament, no czyli praktyki liturgiczne, które są już takie wybitnie pozoborowe, wybitnie nowusowe, no to wtedy należy ich unikać. Świadomie podaję tutaj przykłady dosyć skrajne, bo są przykłady, które mogą być trudniejsze. Ja na przykład pamiętam, jako seminarzysta zdarzało mi się, że gdy Byłem w
Na przykład, nawet nie pamiętam z jakiej okazji, bywałem kilka razy w Lublinie i tam wiedziałem, że w jednym z kościołów jest w bocznej kaplicy wieczysta adoracja. To zachodziłem tam, żeby odmówić brewiarz, tak? Przy tej wieczystej adoracji nie widzę tutaj żadnych przeszkód. Zresztą w seminarium też nam się to zdarzało w Ratyzbonie. Tam też była kaplica wieczystej adoracji, też tam wchodziliśmy i przy okazji, gdy byliśmy w Ratyzbonie i się modliliśmy. Natomiast miałbym wątpliwości, czy polecać już taką celebrację, powiedzmy, jakby liturgiczną, gdzie właśnie jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i są jakieś tam ceremonie, ze względu na jednak dosyć duże ryzyko rzeczy dziwnych właśnie w stylu tych sióstr zakonnych wystawiających Najświętszy Sakrament. Także nie ma tutaj takiej, moim zdaniem, takiej absolutnie oczywistej odpowiedzi. Absolutnie nigdy albo zawsze można chodzić na wszystko, tylko nie na nom, tylko raczej jest to kwestia niestety pewnej roztropności. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja, w której się znajdujemy, jest bardzo dziwna, jest niepowtarzalna w historii Kościoła i nic na to nie poradzę, że taka dziwna jest. To jedno z tych pytań, które nie zebrało tak dużej ilości łapek w górę, to jest pytanie a propos oskarżenia księdza Cekady wobec bractwa, że jeszcze za życia arcybiskupa Lefebvre'a poglądy sedewakantystyczne były dosyć popularne w seminariach bractwa, a również sam arcybiskup miał takie wypowiedzi. To pytanie brzmi, skracam je trochę, będziecie mieli całość wyświetloną na ekranie. I nawet sam biskup miał takie wypowiedzi w tym stylu, a później jednak decydował, że będzie rozmawiał z Rzymem. I czy teraz nie ma tutaj czy jakiejś sprzeczności, czy nie ma tutaj jakiejś zmiany kursu po śmierci arcybiskupa, czy ja coś wiem na ten temat. No oczywiście nie było mnie wtedy, nie, tak, w seminarium, gdy arcybiskup, w seminariach bractwa, gdy arcybiskup Lefebvre żył. Natomiast wydaje mi się, że jak często w takich sytuacjach jest tutaj jakiś fundamentum in re, jest jakaś podstawa w rzeczywistości, która później zostaje trochę nadinterpretowana. To znaczy, jeśli na przykład otworzymy książkę biskupa Tissier de Malare, wielką biografię arcybiskupa Lefebvre'a, no to widzimy, że faktycznie przez pewien czas arcybiskup nosi się również z tą myślą, z tą wątpliwością, czy papież jest papieżem, no i dochodzi ostatecznie do wniosku, że nie ma kompetencji, żeby to ostatecznie z całą pewnością rozstrzygnąć, dlatego wychodzi z założenia, że papież jest papieżem i ta linia zostaje w bractwie wybrana. Widać w tej książce również taki moment, w którym dochodzi do pewnego rozłamu, gdzie część seminarzystów z seminarium odchodzi, właśnie tworząc taki około sedewakantystyczny ruch, czy przechodząc na takie stronnictwo sedewakantystyczne. Wydaje mi się, że to jest dosyć wcześnie, że to jest jeszcze w czasach, w których w ogóle arcybiskup uważał, że należy stosować mszał z roku 65. To był taki moment, kiedy w bractwie była odprawiona msza zgodnie z mszałem z 65. Później arcybiskup się z tej decyzji wycofał ze względu na to, że uznał, że ten mszał z 65. już zbyt mocno idzie w stronę Novus Ordo Missae, że to już jest zbyt drastyczne odejście od po prostu katolickiej mszy świętej i wycofał się do mszału z roku 62 jako do ostatniej bezpiecznej formy, do ostatniego bezpiecznego mszału. I wydaje mi się, że gdzieś w tym czasie część seminarzystów, być może nawet dosyć znacząca część seminarzystów odeszła z seminarium. To chyba było jakoś tak mi się wydaje, nie wiem dlaczego, że w Stanach, nie wiem, to mówię tak bardzo, bardzo z pamięci, część tych seminarzystów odchodzi również między innymi krytykując właśnie tą decyzję liturgiczną arcybiskupa, no ale właśnie odchodzą na takie pozycje sedewakantystyczne. Także myślę, że jest to dosyć naturalne i oczywiste nawet w pewnym sensie, że na początku, w tych pierwszych latach takiego oporu, pozycja jest niesprecyzowana, z czasem się klaryfikuje, precyzuje i oczywiście jak zawsze przy takiej klaryfikacji, przy takim sprecyzowaniu poglądów, no część jakiejś grupy dochodzi do wniosku, że nie, w tą stronę my nie chcemy iść. Jakby dopóki było to w jakiś sposób jeszcze niedookreślone, mieściły się w tym jednak różne podejścia, natomiast w tym momencie, w którym
dochodzi do pewnego doprecyzowania tego stanowiska. Część osób stwierdza, że to nie jest moje stanowisko i wtedy odchodzi. Także tak bym to sobie wyobrażał na podstawie tego, co mamy na przykład w biografii arcybiskupa Lefebvre'a, autorstwa biskupa Tissier de Malare. I na pewno nie ma, to widać w samych pismach arcybiskupa, że on sam nie miał poglądów sedewakantystycznych, choć bez wątpienia dopuszczał taką możliwość, że coś takiego się stanie, że miał w pierwszej chwili wątpliwości, czy faktycznie papież jest papieżem i zastanawiał się nad tym, czy nie ma wystarczających podstaw, żeby stwierdzić, że nie jest. Bez wątpienia tak było i bez wątpienia nie wykluczał takiej możliwości, tak jak też to bractwo robi dzisiaj. Czy od czasów śmierci arcybiskupa po dzisiaj w jakiś sposób ta linia bractwa się zmieniła? Nie wiem, to znaczy z tego, co ja widzę i wiem, nie zauważyłem takiej zmiany. No, ja nie jestem aż tak długo w bractwie, w sensie do seminarium wstąpiłem w roku 2008. Tak, we wrześniu 2008 roku. No, uczyli mnie księża, którzy znali arcybiskupa Lefebvre'a między innymi, tak? Czyli księża, którzy byli w tych seminariach od samego początku, a więc jakby no, z mojej perspektywy wygląda to na prostą ciągłość, choć oczywiście zrozumiałe jest, że właśnie jakieś tam osoby również odchodzą i mają pretensje, że to nie jest to stanowisko, które było na początku, no bo właśnie do takiego naturalnego doprecyzowania dochodzi. No między innymi ksiądz Schmidberger był rektorem w seminarium, gdy byłem diakonem. To był ksiądz, który był pierwszym przełożonym generalnym bractwa po arcybiskupie z mianowania samego arcybiskupa. To właśnie arcybiskup Lefebvre mianował jako swojego następcę, wskazał jako swojego następcę księdza Schmidbergera. No i ksiądz Schmidberger tutaj on miał taką postawę, powiedzmy zgodną po prostu ze całą linią bractwa i nie było widać w nim tutaj żadnego, nie wiem, jakiejś niespójności, albo żeby był w jakiś sposób z tą obecną linią bractwa. W jakikolwiek sposób się z nią nie zgadzał, raczej wręcz przeciwnie. Raczej nie widziałem tam żadnych zgrzytów, trudności. Czy poglądy księdza Schmidbergera się zmieniły? Znowu nie widać tego, że ani na podstawie jego książek, kazań, które były wcześniej, nic takiego nie widziałem. Także podejrzewam, że jest to coś, co ma pewną podstawę w rzeczywistości, ale później zostaje zinterpretowane zgodnie z takim nastawieniem, które po prostu ktoś miał już wcześniej, tak? No, miał takie nastawienie, doszło do pewnego doprecyzowania stanowiska i ktoś stwierdził, że nie, to nie jest moje stanowisko. Ja od początku przyszedłem do bractwa z innym nastawieniem, to miało być inne nastawienie. Kolejne pytanie. Żałuję, że nie żałuję. Co to właściwie znaczy i czy jest to wystarczający żal do uzyskania ważnego rozgrzeszenia? Ja też nie wiem, co to znaczy. To znaczy, zasadniczo samo w sobie to nie ma sensu. Natomiast domyślam się, że ktoś może tak powiedzieć i podejrzewam, że ma wtedy na myśli emocjonalny żal. To znaczy, jeśli ktoś to mówi, to najprawdopodobniej nie wie, co to znaczy żałować i myśli, że trzeba tak czuć ten żal, tak odczuwać ten żal, taki trochę w duchu takim charyzmatycznym. Tak czuję ten żal, muszę tak go czuć i jak wtedy go czuję, to wtedy jest dobrze. A jak nie mam żalu. Nie czuję nic, nie czuję. Co teraz? Ludzie. Nie. A więc to nie tak to działa. Żal jest aktem woli. To znaczy, jeśli odcinam się od tego grzechu, który był moim aktem woli, chcę unikać tego grzechu na przyszłość, wtedy żałuję. Tyle. Tylko tyle i aż tyle. Jeśli człowiek faktycznie chce, świadomie, mocno podejmuje tę decyzję, chce unikać tego grzechu, dystansuje się od tego, co było, w sensie od tego grzechu, który był w przyszłości, chce z nim walczyć, to jest w zupełności wystarczające, a taka kwestia sugeruje moim zdaniem, że ktoś oczekuje, że musi tak emocjonalnie ten żal odczuwać. A więc nie o to chodzi. Odsyłam jeszcze raz do katechizmu apologetycznego, katechizm katolicki księdza Gadowskiego. Wszystko to powinno być po przeczytaniu tego katechizmu zupełnie jasne. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jak definiowano i jak definiuje się łaskę uświęcającą? Chodzi mi o to, czy łaska jest poznawalna po swoich skutkach tylko, czy postrzegana jako byt niematerialny po przypadłościach? Co jest substancją łaski, a co jej przypadłościami? Czy człowiek może ją spostrzec zmysłami? Nie może. Czy w jakiś inny sposób doświadczyć jej obecności? Nie. Szczególnie, czy łaskę można spostrzec duszą, zmysłami lub w jakikolwiek sposób, który pozwalał artystom pokazywanie na obrazach obecności łaski Bożej wychodzącej od świętych osób, jak i rzeczy Najświętszego Sakramentu.
A więc nie jest w żaden sposób poznawalna, nie można mieć pewności, że jest się w stanie łaski uświęcającej, można mieć tylko moralną pewność, na zasadzie nie widzę żadnych powodów, dlaczego miałbym jej nie mieć, to znaczy jestem ochrzczony, przystępuję do sakramentów, nie jestem świadomy żadnego grzechu ciężkiego, a znam jako tako katechizm, jako tako potrafię rozpoznać, czy coś jest grzechem ciężkim, czy nie. W takiej sytuacji mogę mieć tylko taką moralną pewność, że jestem w stanie łaski uświęcającej, natomiast nie ma żadnych takich sposobów na osiągnięcie zupełnej pewności, takiej metafizycznej powiedzmy pewności, albo jakiegoś dowodu, przeprowadzenia jakiegoś dowodu na obecność łaski uświęcającej. Nie ma takich testów jak na COVID, że w sumie z podobną skutecznością jak testy na COVID, to można by stworzyć losowo. Także tak, takie testy wprawdzie można by stworzyć, ale na szczęście jeszcze nikt na to nie wpadł, żeby zbijać kasę na testach na łaskę uświęcającą, więc nie ma takiej metody, żeby to zweryfikować, bo też nie jest to nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób podpadać pod zmysły. Czy łaska jest substancją? Nie. Łaska jest przypadłością. Jest przypadłością i to jest fascynujące na swój sposób, że łaska uświęcająca pokazuje tu, dlatego że jest przypadłością naszą. To znaczy, jest to fascynujące, że całe nasze zbawienie, cały nasz cel zależy właśnie od posiadania pewnej przypadłości. Tak? To jest dowód tego, na to, że przypadłości potrafią być niezwykle istotne i doniosłe. Jaka to jest przypadłość? Uczestnictwo w boskiej naturze. Zjednoczenie z Chrystusem. Nasze zjednoczenie z Panem Bogiem na tym poziomie nadprzyrodzonym odbywa się właśnie przez pewną przypadłość, którą jest łaska uświęcająca, która jest wszczepieniem w Chrystusa. Zjednoczeniem z Chrystusem. Pan nasz Jezus Chrystus zdecydował się nas w siebie wszczepić poprzez sakrament Chrztu Świętego, czy też udzielając tej łaski w jakiś sposób wyjątkowy, jak gdy mamy do czynienia z żalem doskonałym, czyli z chrztem pragnienia, gdy człowiek nie może przystąpić do sakramentu Chrztu Świętego. A więc jest to pewna przypadłość nie podpadająca pod zmysły. Czy można w jakiś sposób rozpoznać? Można rozpoznać działanie łaski tak, no na przykład zgodnie, tylko to już jest jakby krok dalej, tak? To znaczy znowu, nie, jak to, co powiedziałem wcześniej, wszystko pozostaje w mocy, nie jesteśmy w stanie zweryfikować jej obecności w tym konkretnym momencie, natomiast jak najbardziej jesteśmy w stanie stwierdzić zasadniczo tak, jej działanie w naszym życiu. To znaczy, tak jak święty Ignacy mówi a propos rozpoznawania, rozeznawania duchów, gdy widzimy, że kierujemy się w naszym życiu, to rozpoznawanie duchów pasuje tak trochę do całej tej sytuacji. W rozpoznawaniu duchów chodzi o to, że człowiek, który żyje dobrze, stara się żyć dobrze, gdy dobry duch go popycha do czegoś, to wtedy to te natchnienia wnoszą do serca pokój. Nawet jeśli ten duch pokazuje, Duch Święty pokazuje grzechy, to i tak pokazuje je spokojem. Natomiast zły duch wtedy będzie, nawet jeśli będzie mówił rzeczy pobożne, to będzie wnosił do serca strach, niepokój i niepewność. I odwrotnie, u człowieka, który podąża od jednego ciężkiego grzechu w drugi, który się stacza, jego będzie dobry duch niepokoił, będzie próbował go odciągnąć od tej drogi, niepokoił jego sumienie, a zły duch będzie go uspokajał, że fajnie jest, dobrze jest, zostań tutaj. To można troszeczkę po tym, myślę, że już możemy widzieć, w którą stronę to będzie zmierzało. Natomiast tak w kontekście całego życia można to w tym sensie w jakimś stopniu rozpoznać, to znaczy jeśli widzę na przestrzeni lat, że faktycznie osiągam jakiś postęp w cnotach, że faktycznie coś się zmienia ku lepszemu, chociażby bardzo powoli, ale jednak widzę, że jest praca. Nawet jeśli człowiek jest ma jakieś grzechy nałogowe, tak? Ale widzę, spowiadam się coraz częściej, działa to coraz lepiej, walczę coraz lepiej, wciąż czasami się upadki zdarzają, ale walczę coraz lepiej, no to jest jakiś skutek, widać w tym jakiś skutek łaski. Czasami można zobaczyć jej działanie tak mocno, bezpośrednio, ale właśnie punktowo tylko i może to jest bardziej działanie łaski uczynkowej niż uświęcającej. Właśnie w przypadku grzechów nałogowych, to jest bardzo, bardzo ciekawe przypadki, które zdarzają się stosunkowo często, że człowiek walczy z jakimś grzechem nałogowym przez 30 lat na przykład i w ogóle nie widzi postępu i później nagle pewnego dnia budzi się rano i koniec.
W ogóle ten grzech nałogowy go już nie kusi. Minęło. Jak gdyby tak nożem uciął, koniec, nie ma. To się zdarza stosunkowo często i to prawdopodobnie jest właśnie takie gwałtowne działanie łaski uczynkowej, która daje siłę w tym momencie. To jest bardzo rozwojowe dla człowieka, bo człowiek wtedy z jednej strony doskonale wie, że jest słaby, wie, że nie zrobił tego swoimi własnymi siłami, że to nie jego żelazna wola to sprawiła, a jednocześnie wyćwiczył faktycznie tą wolę. Jeśli walczył przez te 30 lat z tym grzechem, to faktycznie ta wola urosła, ona faktycznie stała się silna, za mało silna, żeby ten grzech pokonać, do tego potrzeba było tego bezpośredniego działania Pana Boga i to jest faktycznie stan niezwykle korzystny, gdy to się udało, gdy była najpierw stanowcza walka przez długi czas, która nie przenosiła wystarczających owoców, a później nagle właśnie ta łaska, tutaj raczej jest to działanie łaski uczynkowej, popycha do, jakby daje tyle siły, że po prostu w jednej chwili, przepraszam, grzech zostaje pokonany. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O co chodzi z odpustami? Na przykład 300 dni. Co oznacza owo 300 dni? Jakie są warunki takiego odpustu? A więc kiedyś odpusty cząstkowe były liczone właśnie w takich dniach i chodziło o to, że to jest odpust tych kar doczesnych, czyli kar czyśćcowych, tak jakby ten wierny pokutował publicznie, był w stanie pokuty publicznej przez 300 dni. Nawiązując do tej antycznej praktyki pokuty publicznej, wora pokutnego i specjalnego miejsca dla pokutników w kościele, czyli bardzo poważnych spraw jednak, a więc jest to odpust, jest to sposób mierzenia taki może nieintuicyjny dla współczesnego katolika i one w ramach tych reform odpustów w pewnym momencie zostały zniesione, natomiast właśnie w tradycyjnych modlitewnikach można to tak znaleźć. Znaczy dzisiaj zostało zachowane po prostu odpust cząstkowy, bez precyzowania, jak ile to dni pokuty publicznej trzeba by pokutować, żeby odpuszczenie równej ilości kar doczesnych osiągnąć. Czy jak podatki są niesprawiedliwie wysokie i państwo sporą część budżetu przeznacza na rzeczy niegodziwe i złe, czy właściwe jest dążenie do płacenia mniej podatków niż prawo wymaga? Tak, jest to wtedy moralnie dopuszczalne. Mamy kolejne bardzo długie pytanie od pana Abbe Cadło o Najświętszą Maryję Pannę. Najpierw pytanie brzmiało, czy są jakieś objawienia, w których dwór Najświętszej Maryi Panny jest pokazany, no bo skoro jest królową. Otóż o objawienia prywatne to w ogóle bym nie wchodził, to znaczy mi nie są znane, ale to nie jest źródło wiedzy teologicznej. Natomiast jak najbardziej Księga Apokalipsy jest tutaj bardzo dobrym źródłem, to znaczy sam Pan Bóg pokazuje Najświętszą Maryję Pannę, pokazuje Matkę Mesjasza jako Królową Nieba i Ziemi, obleczoną w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec z gwiazd 12. I później w jakim sensie widać te anioły, w jakim stopniu jako to jej wojsko. Dlaczego? Dlatego, że oni próbują ją dosięgnąć, gdy to się nie udaje, wtedy następuje walka. Michał walczy ze swoimi aniołami, z szatanem i jego aniołami. To w jakiś sposób jakby jest to tutaj, nie jest to bezpośrednio powiedziane, że to jest wojsko Najświętszej Maryi Panny, natomiast jest tutaj pewna ciągłość, tak, tej opowieści. Najpierw walczy, próbuje pożreć Mesjasza, nie udaje się, to później długo próbuje ścigać Najświętszą Maryję Pannę, nie udaje mu się to i wtedy następuje ta wielka walka na niebie. Tutaj oczywiście są bohaterowie protestanckiej teologii, którzy powiedzą, że to wcale nie jest Matka Boża, to jest synagoga tak naprawdę, Kościół i synagoga. Najpierw zwykle jest, że to jest przecież Kościół. Jeśli Kościół, to reprezentowany przez Matkę Bożą, w tym sensie ma to oczywiście, jest to w pełni uzasadnione. Natomiast pamiętajmy o tym, że jednak Kościół nie urodził Pana Jezusa. Tak? To jest właśnie to, co tam jest pokazane. Dalsza próba tłumaczenia przez protestantów, że to jest synagoga, jest w ogóle świetny, tak? Ta synagoga, która odrzuca Pana Jezusa i krzyczy ukrzyżuj, ukrzyżuj. To jest właśnie Królowa Nieba i Ziemi, której szatan w żaden sposób dosięgnąć nie może. Tak? Brawo, jesteście naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo roztopni, wzorowi teologicznie. Tak jest. Ksiądz Szymon lubi to. Nie lubi. A więc odsyłam tutaj do materiału, bo tu dalsza część tego pytania to jest jak
jak przekonać ludzi o niepokalanym poczęciu na Najświętszej Maryi Panny, skoro, tak tutaj jest napisane, nie ma na ten temat nic w Piśmie Świętym, a więc czy nic nie ma, to poddaję to w wątpliwość i odsyłam do materiału, który bardzo polecam, jeśli ktoś go jeszcze nie oglądał, to był pierwszy z materiałów nagranych w nowym naszym studiu. Matko, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Jest to materiał, który nie wybił się jakoś w algorytmach w kosmos, nie zdobył wielkiej popularności, a jest to jeden z tych takich, moim zdaniem, lepiej przygotowanych materiałów, gdzie tak bardzo staram się bardzo teologicznie pokazać właśnie teologię maryjną, przede wszystkim wokół tych nowszych dogmatów wobec Najświętszej, dotyczących Najświętszej Maryi Panny. I tutaj niepokalane poczęcie będzie absolutnie, absolutnie kluczowe. Piękne jest to, piękny przykład też takiego zdrowego rozwoju doktryny. Czy nic nie ma w Piśmie Świętym, no to już myślę, że widać, skoro widzimy w Księdze Apokalipsy, że ten szatan nie może jej dosięgnąć. W ogóle jest jak wielki znak na niebie, z którego zły duch absolutnie nie może dosięgnąć i jest chroniona Matka Boża przez niebo i ziemię, żeby ten zły duch jej nie dosięgnął. To faktycznie, co to jest, jak nie ta całkowita czystość? Gdy anioł później, archanioł później mówi do niej, jesteś pełna łaski, jako jest jedyną osobą, która zostaje w ten sposób nazwana, zostaje w ten sposób opisana tym słowem. Pojawia się to słowo, natomiast nigdy rzeczownikowo, nigdy w odniesieniu właśnie do kogoś. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. To jest jak nazwana, jakby to było jej imię. To wszystko jest w tym materiale w szczegółach, a więc odsyłam do materiału Matko, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to naprawdę zachęcam, jeśli macie jakichś znajomych, którzy mają problemy z teologią maryjną, to też zachęcam do udostępniania tamtego materiału. Myślę, że naprawdę warto. Kolejne pytanie, które trochę tak z przymrużeniem oka pokazuje. No, do spowiedzi mamy iść po popełnieniu grzechu ciężkiego. Uważam to za sprzeczność, bo człowiek, który świadomie popełnia zło, nawet o spowiedzi nie pomyśli, a człowiek, który się często spowiada, czyli żałuje, że zrobił coś złego, więc nie było grzechu ciężkiego. I specjalnie tutaj pokazuję również komentarz świętego Tomasza, bo w końcu święty Tomasz to nasz święty patron. Ja to plusuję tylko dlatego, że chcę zobaczyć, jak ksiądz próbuje to rozszyfrować. A więc dobrze, podejmę się tej próby rozszyfrowania tego enigmatycznego zapisu. Wymaga to faktycznie zdolności porównywalnych z rozszyfrowaniem enigmy, bo faktycznie jest to napisane w sposób taki do końca nieoczywisty, ale wydaje mi się, że sens udało mi się pojąć. To znaczy, należy się spowiadać po popełnieniu grzechu ciężkiego i zarzut jest taki, że przecież jak ktoś popełnia grzechy ciężkie, to w ogóle nie będzie się interesował spowiedzią. Natomiast ten, kto jest wrażliwy i właśnie będzie się bardzo pilnował, no to on będzie często chodził do spowiedzi. Jest to zarzut bez sensu. To znaczy, bez sensu. Być może, nie wiem, jeśli pytający jest dwunastolatkiem, dwunastolatką, to wtedy jest to w jakimś sensie zrozumiałe. Wrażliwy dwunastolatek, wrażliwa dwunastolatka. Jeśli tak jest, to jest to w pełni na miejscu. Jest to uzasadnione, zupełnie uzasadnione. Dlaczego? Dlatego, że faktycznie młody człowiek, młody, wrażliwy człowiek może faktycznie wejść w taki sposób myślenia, może być przekonany. Młodzi ludzie patrzą na świat bardzo często właśnie w ten sposób. To znaczy, że są ludzie wielcy, szlachetni i dobrzy, i są ludzie źli, zepsuci i całkowicie nieinteresujący się prawdą i dobrem, i są tak naprawdę tylko te dwie grupy. Jest to jakby w drodze takiego rozwoju człowieka dosyć naturalny sposób patrzenia na ludzi. Także jeśli, drogi pytający, jeśli jesteś w tej sytuacji, to uważam to za w pełni uzasadnione pytanie. Jeśli nie, to znaczy, że wiedza katechetyczna tutaj jednak kuleje i polecam jeszcze raz katechizm apologetyczny księdza Gadowskiego. A więc no oczywiście nie, oczywiście doskonale wiemy, że każdy człowiek, który jako tako jest dojrzałym człowiekiem i prowadzi walkę z grzechem, doskonale wiemy, że jesteśmy słabi, grzeszni i głupi i że łatwo możemy popełnić grzech ciężki. I to nie znaczy, że człowiek, który popełnia grzech ciężki, już jest zepsuty do końca i już w ogóle nie ma dla niego żadnej nadziei. Właśnie po to jest sakrament spowiedzi, żeby oczyszczać z tych grzechów. I właśnie tak działa sakrament spowiedzi. Ludzie przychodzą czasami raz na tydzień, czasami raz na 2 tygodnie i spowiadają się właśnie z jakichś grzechów nałogowych, które wpadają.
I to nie są ludzie, którym nie zależy. Oni chcą walczyć, ale po prostu tej siły gdzieś tam brakuje. Gdy pojawia się konkretna sytuacja, to brakuje siły, żeby z tym grzechem zawalczyć. I to jest w naszym rozwoju bardzo potrzebne. Wspomniałem o tym wcześniej, właśnie o tym człowieku, który walczył 30 lat z grzechem. Bardzo tego potrzebujemy, żeby doświadczyć tego, że ja chcę dobrze, ale brakuje mi siły, tak? Ale upadam mimo wszystko. To jest bardzo ważne doświadczenie. Jednym z kluczowych elementów takiego w ogóle ludzkiego dojrzewania jest właśnie reakcja na to. Dlatego jakby w ludzkim takim rozwoju jest to dosyć naturalne, że właśnie dziecko może myśleć w ten sposób, że jest dobry, zły i dobry robi zawsze dobrze, zły robi zawsze źle. Natomiast właśnie dojrzewanie będzie polegało na tym, że odbijam się od tego, że chcę, ale nie potrafię, że próbuję, ale nie wychodzi, że staram się, ale jednak nie daję rady. I gdy człowiek reaguje na to takim buntem, nie, tak nie może być, Pan Bóg, dlaczego Pan Bóg nie daje mi tej siły, albo coś tam, to wtedy idzie to w złą stronę. Jeśli człowiek potrafi się upokorzyć pod mocną ręką Boga i powiedzieć, Panie Boże, jestem taki słaby, daj mi siłę, żebym walczył, żebym wytrwał w tej walce. Tak jak święty Paweł, przecież gdy mówi o tym aniele szatana, który go policzkuje nieustannie, to mówi, 3 razy prosiłem Pana, ta trójka to też jest w ogóle liczba pełni w Starym Testamencie, 3 razy prosiłem Pana, żeby zabrał ode mnie tego anioła szatana, a on mówi co? Wystarczy ci mojej łaski. Czyli nie zabiera tej próby, tej pokusy, która tam go dręczy, tylko wystarczy ci mojej łaski. Dobrze jest dla ciebie, że będziesz się opierał, że będziesz tym walczył, że to ci pomoże właśnie zachować pokorę, że to ci pomoże odpowiednio zbliżać się do Pana Boga. A więc właśnie naturalnym jest ta walka, naturalnym są te trudności. Jest to zupełnie normalne w tej drodze do świętości, że człowiek upada, powstaje i znowu upada i znowu powstaje i wydaje mu się, że nie robi tego postępu. To jest zupełnie naturalne i jak najbardziej zupełnie powszechnym zjawiskiem jest, że ludzie wpadają również grzechy ciężkie, które stają się grzechami nałogowymi i próbują później z nimi walczyć przez lata. I to tak wychodzi i nie wychodzi, wychodzi i nie wychodzi. I nagle właśnie po tych 30 latach walki mija. Nagle Pan Bóg daje tą łaskę, żeby ten człowiek się z tego grzechu oczyścił i faktycznie bardzo często to jest wtedy dusza wielka, to jest wtedy już dusza szlachetna, bardzo umocniona tą walką, bardzo wzmocniona tą łaską i jednocześnie bardzo, bardzo pokorna. Kolejne pytanie. Co znaczą słowa świętego Pawła, aby być wszystkim dla wszystkich, Żydem dla Żydów, poganinem dla pogan? Czy to znaczy, że mam być na przykład aborcjonistką dla aborcjonistek? Czy to nie jest udawanie, czyli kłamstwo? Ten sam święty Paweł pisał, aby nie czynić dobra przy pomocy zła. To jest takie pytanie w stylu egzegezy protestanckiej, na zasadzie wezmę jakiś fragment i o, tutaj jest coś napisane, dlaczego to jest tak napisane? Nie twierdzę, że tutaj były jakieś emocje i coś, tylko po prostu sposób zadania tego pytania jest właśnie jak taka egzegeza protestancka, więc właśnie jak sama pani podała, no właśnie święty Paweł te fragmenty, w których mówi o tym, że nie wolno czynić zła, bez tego wynikło dobro, jak najbardziej pomagają też w interpretacji tego fragmentu. Jest to moim zdaniem na poziomie intuicyjnym dosyć łatwe do zrozumienia. Oznacza to, że należy, aby dotrzeć do każdego, zbliżyć się do niego tak bardzo, jak to możliwe. Oczywiście nie porzucając prawdy, tak? Oczywiście nie wchodząc w jakiś grzech. To jest to oczywiste, że tego zrobić nie możemy i to święty Paweł też potwierdza między innymi w tych fragmentach. Natomiast możemy starać się zbliżyć tak bardzo, jak to możliwe do tego człowieka. Nie wyjść od razu z postawy, ty jesteś zły i głupi, ty jesteś pyszny, bo coś tam. Lubię to cytować, bo to jest taki typowy zarzut wobec tradycjonalistów. Tak? To jest takie pierwsze. My mówimy Sobór Watykański II naucza tak i tak, a wcześniej magisterium mówiło tak i tak. I w odpowiedzi słyszymy, jesteś pyszny. Pięknie, naprawdę, brawo. To znowu, to jest właśnie ten poziom dyskusji teologicznej, który lubimy. Ale to odszedłem tutaj trochę od zasadniczego pytania. A więc i święty Paweł sam, myślę, że daje dosyć dobry przykład tego, co ma tutaj na myśli, gdy przemawia w Atenach. Co robi święty Paweł? Nie wychodzi i nie mówi, jesteście bałwochwalcami i głupcami, weźcie się ludzie, nawróćcie, tylko przemawia do nich właśnie z takim captatio benevolentiae. To jest taka retoryczna sztuka, złapanie dobrej woli. Zbliża się do nich tak bardzo, jak to możliwe. Stara się przedstawić im tą naukę w sposób dla nich przystępny. Cytuje jakiegoś ich własnego artystę po to, żeby wyjść od niego i doprowadzić ich do Ewangelii. I faktycznie to działa w jakiś sposób, to znaczy oni na początku słuchają, dochodzi
dochodzi do takiego momentu, w którym jest taki moment krytyczny, no bo gdy święty Paweł zaczyna mówić o zmartwychwstaniu, no to wtedy ci Grecy przeważnie jako platończycy czy neoplatończycy gardzą ciałem, a więc dla nich zmartwychwstanie jest rzeczą raczej odrzucającą i wtedy większość odchodzi, ale część jednak się nawraca. I być może by się nie nawróciła, gdyby święty Paweł wzgardził nimi od samego początku, bo w ogóle nie chciał do nich przemawiać, bo to poganie wszystko i dziady, i głupcy, i neoplatończycy, a nie, to nie zwolennicy świętego Tomasza z Akwinu. Mógł tak święty Paweł przecież pomyśleć, to nie są tomiści, więc nie będę do nich mówił. Rozumiem, tutaj mówię z przymrużeniem oka. Natomiast nie zrezygnował z tego, bo to poganie, bo coś, tylko jednak wyszedł, starał się zacytować ich artystów, starał się przemówić w sposób dla nich zrozumiały, ale też oczywiście w żaden sposób nie zanegował prawdy. Nie ukrywał zmartwychwstania, dlatego że to będzie trudne do przyjęcia. To tak jak dzisiejsi ekumeniści robią właśnie w drugą stronę. To znaczy dzisiejsi ekumeniści, tak jak święty Paweł, wychodzi na Areopag i mówi... mówi, jak jest, tak? Starając się dotrzeć do tego człowieka, starając się ich, nie od razu ich jakoś tam odrzucić tym, ale stara się im powiedzieć, to dzisiejsi ekumeniści robią odwrotnie, zapraszają tych pogańskich mędrców do kościoła, żeby oni głosili te prawdy i ukrywają wszystko, co mogłoby ich, by ich w jakiś sposób odrzucić, tak? I ukrywają, gdy tam rozmawiają z Żydami, ukrywają, że Pan Jezus jest Bogiem, gdy rozmawiają z muzułmanami podobnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast włącznie z zakrywaniem krzyża, tak? Gdy papież, to chyba był Benedykt XVI, wchodził do meczetu, tak? To zakrywał krzyż. To naprawdę piękne świadectwo, ale dobra. Zostawmy tych bohaterów współczesnego ekumenizmu. Święty Paweł tego tak nie robi. Mówi prawdę, tak? Wychodzi od razu, nie, właśnie nie od razu, w sensie takim, że nie od razu wychodzi i mówi, jesteście głupimi poganami, tylko tutaj, słuchajcie, jest tutaj wasi już mędrcy tak powiedzieli, zobaczcie, tutaj teraz głoszę wam to i teraz zobaczcie, i no i właśnie, i dochodzi do sedna, do zmartwychwstania, pomimo tego, że oni tego pewnie nie zrozumieją, że to będzie dla nich trudne, ale to musi zostać powiedziane. No i zostaje powiedziane i część się nawraca, część się nie nawraca. No i takie życie, każdy ma twoją wolną wolę. Szczęść Boże. Jak należy postępować ze starymi krzyżami metalowymi, drewnianymi, obrazami, choć kiczowatymi, napisane przez CH, to jest to bardzo ciekawe, ale o treści religijnej. A więc rzeczy poświęcone można spalić. W ten sposób można, tak w cudzysłowie, utylizować rzeczy poświęcone. Jeśli jest to drewniana rzecz, no to bez problemu można w jakimś, jeśli mamy jakiś piecyk, nie przestrzegamy norm emisji CO2, to można spalić w tym piecyku taką rzecz poświęconą. Ten popiół warto wtedy wysypać, nie wrzucić do kosza na śmieci, tylko gdzieś tam czy to pod jakiś kwiatek, czy to do ogródka, w jakieś takie miejsce w miarę przyzwoite, szlachetne w miarę możliwości, powiedzmy w ten sposób, żeby to służyło za takie trochę jakby sakrarium, czyli właśnie miejsce na zniszczone rzeczy poświęcone. Oczywiście ten popiół już nie jest po tym poświęcony, bo poświęcona była ta rzecz, która została zniszczona, ale ze względu na szacunek i przyzwoitość warto ten popiół tak dobrze, w dobre miejsce, w miarę szlachetne miejsce wyrzucić. Trudniej jest oczywiście z metalowymi, można by je przetopić, a jeśli ktoś ma piec hutniczy w domu, to wtedy może przetopić, a jeśli nie, no to za bardzo nie ma innej możliwości, no jak to z metalowymi przedmiotami, tak? Metalowych przedmiotów zasadniczo się tak łatwo nie niszczy. To jest ostatnie pytanie, które wybrałem na dzisiaj. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pytania dzisiaj zadali. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dyskutowali również pod tym postem. Jak najbardziej do tego zachęcam. I standardowo odmawiam dziesiątek Różańca Świętego w intencji wszystkich oglądających nasze pytania i odpowiedzi nie na żywo. Dzisiaj wyszło chyba trochę krócej, ale tak jak powiedziałem, byliście dosyć oszczędni w polubianiu pytań, dlatego też pytań wyszło trochę mniej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Yeah.